Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Słaby grudzień. Czy brak już nadziei? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji grudniowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia. Na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Oczywiście informuję, że wszystkie wykresy pobrane, by stworzyć ten wpis, pochodzą z dwóch platform, XStation 5 i z Bloomberga. Słaby grudzień czy brak już nadziei? Dzisiaj o poranku najciekawszym motywem, który cały czas się przebija po poprzednim weekendzie, nie są wcale decyzje banków centralnych. Jest natomiast cały czas temat inflacji. Inflacja, która w Stanach Zjednoczonych spada i ten wykres, który jest to pokazuje. I tak jakby rynek dzisiaj w Azji, rynek na początku sesji europejskiej zaczął się koncentrować cały czas na spadającej inflacji, która może w przyszłości dać nam zachowanie, może dać nam zmianę zachowania banków centralnych. No i jestem też ciekawy, czy faktycznie przeniesie się to na głębsze, bardziej poważne reakcje rynkowe, na bardziej długotrwałe zachowanie rynkowe, czy będzie to oznaczało oczekiwanie także na potwierdzenie tych wskazań, które były za listopad, a poznaliśmy je w poprzednim tygodniu, w danych za grudzień, które poznamy w połowie stycznia. Także jestem zaskoczony, że dzisiaj o poranku przebija się cały czas temat inflacji w Stanach Zjednoczonych. Drugi wykres to oczywiście rynkowe stopy procentowe. Jak widzimy, po poprzednim tygodniu, po tych wszystkich informacjach, wygląda na to, że dzisiaj o poranku w Europie implikowana stopa procentowa znowu spadła o 3 punkty bazowe i jest na poziomie 4,85. Czyli praktycznie po tych danych, po tych informacjach z Fedu niewiele się tutaj zmieniło. 4 punkty bazowe więcej to jest, patrząc ogólnie, bardzo niewiele, czyli tak jakby rynek w ogóle nie przywiązywał wagi do słów i wszystkich informacji, które płynęły z banku centralnego. I jeszcze raz wygląda na to, że rynek uważa, że Fed blefuje. I moim zdaniem taka powinna być faktyczna interpretacja zachowania rynkowego. Po prostu rynek pieniężny, gdzie prawdziwymi pieniędzmi, milionami, miliardami euro, funtów, dolarów obstawia się potencjalne i przyszłe ścieżki stóp procentowych, no po prostu nie widzi jastrzębiego tonu Fedu i jastrzębiego tonu Europejskiego Banku Centralnego. Widać to także po zachowaniu amerykańskich obligacji dwuletnich, a zachowanie, które wynika z wykresu, ma sygnalizować także presję przeciwko amerykańskiemu dolarowi. To, że ta rentowność cały czas spada, ma powodować, że rosną szanse na kontynuację tendencji wzrostowej na parze euro-dolara, czyli do osłabienia amerykańskiego dolara. I radzę faktycznie tak interpretować to, co się dzieje na amerykańskim rynku długu, a wtóruję mu zachowanie amerykańskiej dziesiątki, która także ma kłopoty, żeby nawet wrócić nad poziom 3,5% rentowności, a to jest oczywiście zła wiadomość dla tych wszystkich, którzy liczą na umocnienie amerykańskiego dolara. Nie widać tego po prostu z zachowania rynku długu. I tożsame dane dla strefy euro, które nam pokazują, że szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych ma być utworzony w lipcu 2023 roku, ale moim zdaniem z najciekawszych wniosków, jakie płyną dzisiaj o poranku, jest to, że tak jakby rynek zaczął widzieć w końcówce 2023 roku także pierwsze szanse i oznaki możliwości obniżek stóp procentowych. Co prawda implikowana stopa procentowa cofa się w październiku 2023 roku o 8 punktów bazowych, ale w końcu jest jakieś cofnięcie i być może także w strefie euro będzie dyskontowane to, że stopy procentowe na przełomie 2023-2024 zaczną być obniżane. I rynek oczywiście po poprzednich wydarzeniach dyskontuje i obserwuje zachowanie spreadu między Włochami a Niemcami na obligacjach 10-letnich. I ten spread, jak widzimy, rośnie, poziom 213 punktów bazowych ma miejsce, natomiast jak wiemy z poprzedniego wpisu, poziom 250 jest pierwszym
barierem, jest pierwszą barierą, którą należy pokonać i która jest sygnałem ostrzegawczym, a ostatnia bariera, punkt ostrzegawczy jest na poziomie 330 punktów bazowych. I jak pozycjonują się duzi gracze w poprzednim tygodniu? Długie pozycje, co jest ważne, były przez dużych graczy dodawane na rynku euro. Czyli europejska waluta była kupowana. Widzimy tutaj, że były także kupowane futures na indeks Nasdaq. Generalnie indeks Nasdaq był brany do wzrostów, a były otwierane ekstra krótkie pozycje na indeksie Standard & Poor's, co jest interesujące i ciekawe. No i teoretycznie, żeby logika miała miejsce, powinniśmy także obserwować grę na dalsze spadki rentowności. No i w tym wypadku obserwujemy tutaj w tym zestawieniu, że inwestorzy dodawali także krótkich pozycji na amerykańskiej walucie, czyli tak jakby faktycznie logika, która decydowała o tym, co duzi gracze robili w poprzednim tygodniu, była zachowana. Widzimy, że przeważają dodawania krótkich pozycji, zwłaszcza na rynku surowcowym. To widać i oczywiście także rekordowo dużo było dodawanych krótkich pozycji na kanadyjskiej walucie. I oczywiście jeżeli mamy do czynienia z osłabieniem amerykańskiego dolara, to powinniśmy być świadkami wzrostów indeksów giełdowych i wzrostu presji na ryzyko. Natomiast na chwilę obecną mamy bardzo słaby grudzień na indeksie Standard & Poor's, no i inwestorzy się zastanawiają, czy czasem będzie to grudzień, który wymknie się z tej statystyki, którą wcześniej pokazywałem, która mówiła o tym, że grudzień i w ogóle czwarty kwartał jest jednym z najlepszych do inwestowania na rynku akcyjnym podczas całego roku. A teraz wygląda na to, że ruch na indeksie Standard & Poor's jest słaby. Mamy najsłabszy grudzień od 4 lat. No i czy faktycznie tak się stanie, że to będzie bardzo, bardzo słaby miesiąc? Myślę, że ten tydzień będzie o tym decydował. Jeżeli amerykański dolar będzie kupowany, to faktycznie tak się może stać. Natomiast jeżeli ten euro-dolar znowu zacznie rosnąć, będzie próba przynajmniej kontynuacji tendencji wzrostowej, to w takiej sytuacji indeksy giełdowe raczej powinny rosnąć, a nie spadać. Tak wynikałoby z tych wcześniejszych obserwacji, wcześniejszej korelacji, która była widoczna na wielu różnych klasach aktywów. Indeks Standard & Poor's spada, jesteśmy poniżej poziomu 3900 punktów, źle to po prostu wygląda, a wsparcie teraz stoi w okolicy 3800 punktów, a jego pokonanie będzie oznaczało, że rynek nastawia się znowu na test średniej 200 sesyjnej na wykresie tygodniowym, czyli okolic 3600 punktów, którą bardzo dobrze widać na wykresie tygodniowym, który jest zamieszczony teraz w tle. Natomiast cały czas relatywną siłę wykazuje indeks DAX i w tym wypadku testujemy wsparcie psychologiczne 14 tysięcy punktów. Utrzymanie się nad poziomem tego wsparcia będzie sygnałem tego, że popyt na ryzyko faktycznie atakuje, natomiast każdy spadek poniżej będzie sygnałem, że podaż ma jednak ochotę na kontynuację tendencji spadkowej, dlatego też obserwujmy dzisiaj szczególnie uważnie to, co się wydarzy na indeksie DAX w rejonie 14 tysięcy punktów. Jeżeli poziom będzie przełamywany, to słaby grudzień będzie oznaczał także coraz mniejszą albo brak już nadziei na zakończenie w dobrym stylu całego grudnia na indeksie europejskim, tym najważniejszym indeksie europejskim, czyli na DAX-ie. Dlatego też bądźmy dzisiaj wyjątkowo czujni. Natomiast na tym już bezpośrednim wykresie pokazującym zachowanie amerykańskiego dolara jednak inwestorzy nam sygnalizują, że nie ma ochoty na to, żeby odnawiać długie pozycje w amerykańskim dolarze i to zachęca do tego, żeby myśleć, że euro-dolar jednak trwale wróci nad poziom 1,06, a to będzie zachęta do tego, żeby liczyć już nawet na możliwość ataku na psychologiczny poziom 1,10, który jest też wskazywany przez ten wykres, który jest teraz w tle. Rentowność plus amerykański dolar oznacza, że wzrok każdego inwestora pada na zachowanie pary dolar do jena i ona ma problem z przebiciem
kluczowego oporu 137,50 i oczywiście na rynek złota. Te dwie korelacje, te dwa instrumenty są niezwykle mocno i silnie skorelowane z amerykańskim dolarem i z rentownościami. Natomiast na rynku ryzyka jeszcze zobaczmy tego Bitcoina, który kończąc tydzień poniżej poziomu 17 tysięcy dolarów bardzo znacząco oddalił perspektywę wzrostową i przybliżył perspektywę spadkową na indeksach giełdowych i warto o tym pamiętać, że doszło także do wybicia dołem z kilku tygodniowego, z miesięcznego kanału wzrostowego, a to jest zła wiadomość dla ryzyka. Złą wiadomością dla ryzyka jest także to, że cena miedzi nie jest w stanie poradzić sobie z oporem 8650 dolarów. Każdy spadek poniżej 8300 w tym wypadku w krótkoterminowej perspektywie zachęca do spadku, więc moim zdaniem sygnały płynące z zachowania miedzi także wspierają scenariusze prospadkowe na indeksach giełdowych i oznaczają, że rynkowi zaczyna brakować nadziei na ruch w górę na rynku ryzyka i że być może będzie słaby grudzień na giełdach papierów wartościowych. O rynku złota już mówiłem, w tym wypadku cały czas patrzmy na równoległe zachowanie amerykańskich obligacji, zwłaszcza 10-letnich i zachowanie amerykańskiego dolara. Dalsze wzrosty euro-dolara i presja ku temu, żeby rentowności spadały, będą sygnalizowały presję na wzrosty ceny złota. Taka powinna być interpretacja. Ropa naftowa nie była w stanie pokonać oporu 77 dolarów. Dlaczego? Jest to miejsce, gdzie przebiega średnia 200-sesyjna na wykresie tygodniowym, którą widać na następnym wykresie. I tak jak już powiedziałem podczas piątkowej sesji, opór 77 dolarów, wsparcie 70 dolarów wyznaczają prawdopodobnie następną strefę konsolidacji, której pokonanie będzie oznaczało, że coś tutaj na rynku się dzieje nowego. Natomiast ten scenariusz zakładający konsolidację w tym pasie moim zdaniem jest coraz bardziej prawdopodobny w końcówce tego roku. Mamy konsolidację i małą zmienność na euro do złotego w okolicach tego poziomu 4,65, który nie jest w stanie być pokonywany, a wzrosty euro-dolara odbijają się dalszymi spadkami pary dolar do złotego. Natomiast cały tydzień przyniósł nam jednak obronę poziomu 4,40, ale jednak moim zdaniem scenariusze prospadkowe są zdecydowanie bardziej faworyzowane. Polskie obligacje zaczynają odbijać od średniej 200-sesyjnej. No i oczywiście zobaczymy, co wydarzy się na indeksie WIG20. Rynek jest już wolny nie tylko od presji wywołanej danymi ze świata o polityce monetarnej, ale także jest wolny od grudniowych instrumentów pochodnych. Możliwe jest budowanie następnych pozycji pod marcowy instrument pochodny jako ten główny na futures WIG20, a indeks sam nie chce nam wskazać trzy potężne poziomy odniesienia w rejonie 1750 punktów, gdzie mamy średnią 200-sesyjną będą pokonane, czy też będziemy się od nich odbijać. I myślę, że poziom 1700 od dołu i 1800 od góry są teraz wyznacznikami i ich pokonanie pozwoli nam ocenić rosnące prawdopodobieństwo realizacji kolejnego scenariusza albo wzrostowego, albo spadkowego. Ja osobiście, obserwując zachowanie euro-dolara, cały czas wierzę w to, że rynki emerging markets będą jednak miały dobrą końcówkę tego roku, nawet pomimo tego, że indeks giełdowy na Wall Street zacząłby tracić na wartości. Moim zdaniem jest możliwy decoupling, rozbieżne zachowanie indeksów giełdowych emerging markets, czyli w tym wypadku takich jak warszawski indeks WIG20, a zachowanie indeksów giełdowych na Wall Street. Także dzisiejsza sesja będzie testem sentymentu, czy też uda nam się być silniejszym niż zachowanie indeksu giełdowego na Wall Street, który spadał, a warszawska giełda papierów wartościowych konsolidowała się cały czas w rejonie 1750 punktów. I na koniec dane makroekonomiczne. Dzisiaj nie ma ich zbyt dużo, ale o godzinie 10 poznamy wskaźnik IFO za grudzień i oczywiście będziemy go porównywać ze wskaźnikami PMI. Jeżeli wskaźnik IFO zacznie sygnalizować także możliwość ożywienia gospodarczego, to oczywiście będzie to zachęta dla byków, żeby wykonać atak na indeksach giełdowych. Natomiast no, jeżeli tak się nie stanie, to będziemy cały czas żyć tym, co się w poprzednich dniach wydarzyło.
perspektywami inflacyjnymi i oczywiście perspektywami budowy pozycji na marcowych instrumentach pochodnych. Słaby grudzień, czy brak już nadziei? Myślę, że początek tego tygodnia powinien zacząć nam odpowiadać na to pytanie, a później zobaczymy zanikanie zmienności, ponieważ okres przedświąteczny wiąże się z tym, że inwestorzy są coraz mniej aktywni na rynkach finansowych i prawdopodobnie już zwłaszcza od środy, będziemy obserwować coraz mniejszą aktywność, coraz mniejszą zmienność, amplituda wahań między ekstremami będzie coraz mniejsza. Tak po prostu jest. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji grudniowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam. Zachęcam, życzę dzisiaj stopy zwrotu i miłego dnia. Pozdrawiam.